Za nami kolejne kolokwium z bontonu, czyli quiz, który toczy się na moim kanale, czy koncie na Instagramie. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, żeby to moje konto śledzić. No a tutaj, proszę Państwa, w tych filmach odpowiadamy sobie właśnie na te pytania, które w tym kolokwium padają. No i zawsze towarzyszy temu krótki komentarz. A zatem, proszę Państwa, przejdźmy do pytań, które padły w ostatnim wydaniu tego quizu. Pytania były naturalnie trzy. Pierwsze z nich brzmi tak. Czy dobrze jest zaczynać maila od witam? Wskaż poprawną odpowiedź. Tak lub nie? Proszę Państwa, no nie, nie jest dobrze zaczynać maila od witam, bo witam, jak się tłumaczy, to takie słowo, które pochodzi z porządku naszych spotkań w realu, powiedzielibyśmy. Przychodzi do mnie gość, otwieram drzwi, witam go w swoim domu. Wchodzę do taksówki, taksówkarz mnie wita w taksówce. Jako konferencjer, kiedy prowadzę różne wydarzenia, witam gości, bo jestem w tej roli gospodarza właśnie. Gdzie jeszcze, proszę Państwa, no wykładowca, nauczyciel, prawda, na początku lekcji może przywitać swoich uczniów, albo jeśli odwiedza nas klient w firmie, to go możemy powitać, bo jesteśmy gospodarzami właśnie. Ale sam list, sama korespondencja, komunikacja, mail, no to jest taka sytuacja, w której my nie witamy nikogo, bo nigdy do nas nie przychodzi. To raczej, jeśli my wysyłamy list, można sobie to tak wyobrazić, to my przychodzimy do kogoś, prawda? Czyli to ewentualnie ktoś wita naszą wiadomość w swojej skrzynce mailowej, wita albo i nie wita. To witam to jest troszkę inny porządek. Więcej na temat tego, jak rozpoczynać maila w różnych sytuacjach, bo z punktu widzenia oczywiście zasad Savoir-Vivre przede wszystkim interesują nas te oficjalne, formalne sytuacje. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w mojej drugiej książce, czyli Etykieta w biznesie. Etykieta w biznesie, czyli jak ułatwić sobie życie w pracy. Tak brzmi pełny tytuł, ale też na przykład w szkoleniu online, które można znaleźć na stronie obycie.pl, w szkoleniu pod tytułem Nowa praca, jak dobrze wypaść. Tam znajduje się rozdział poświęcony obsłudze klienta i między innymi tamten wątek jest omówiony. I to tyle, proszę Państwa, w temacie pierwszego pytania. A teraz pytanie drugie. Pisanie po otrzymanej wizytówce w obecności właściciela jest dopuszczalne czy niedopuszczalne? Proszę Państwa, niedopuszczalne. I tego chciałbym, żebyśmy się trzymali. Możemy oczywiście na takiej wizytówce coś napisać po powrocie do biura, do domu. To już jest wtedy nasza własność i mogą się tam znaleźć jakieś notatki na temat tego, jakie produkty oferowała ta osoba czy firma. Jak ją zapamiętaliśmy, no tutaj może jakiś szczegół można sobie zapisać po to, żeby przypomnieć sobie kogoś po jakimś czasie, ale w obecności właściciela tej wizytówki tego nie robimy. I trzecie pytanie, proszę Państwa. Który rodzaj męskich butów uznawany jest za najbardziej elegancki? Mokasyny, derby czy Oxfordy? No to teraz, proszę Państwa, spójrzmy na te trzy rodzaje butów. Tutaj widzimy mokasyny. To firma Loke, z którą się już znamy. Derby i Oxfordy, proszę Państwa, czyli odpowiedź C. Odpowiedź C jest poprawna. Oxfordy, proszę Państwa, to te najbardziej eleganckie buty, których będziemy używać do tych garniturów pierwszego stopnia, tych garniturów, które w całości są wykonane z jednego materiału, spodnie na kant, granatowe, ciemnoszare, do smokingu, do garnituru wizytowego, do żakietu, gdyby ktoś na przykład szedł do ślubu w takim stroju. Dużo by, proszę Państwa, o tym opowiadać. Całe książki o tym napisano, albo długie rozdziały w książkach. Warto o tym troszkę poczytać. Natomiast to, co na pewno warto, proszę Państwa, zapamiętać z tego dzisiejszego spotkania, to to, że no, Oxfordy górują nad butami typu derby i że jeśli myślimy o tych eleganckich, uroczystych strojach, to dla nich rezerwujemy buty typu Oxford. Mam takie wrażenie, proszę Państwa, że kiedy wchodzi się do sklepu z obuwiem, to wszystkie modele wydają się takie same, przynajmniej bez tej wiedzy. Teraz problemu już Państwo mieć nie będą i będą Państwo doskonale widzieć, jakie obuwie wybrać do tego eleganckiego garnituru. Mam nadzieję, że nie będą też mieli Państwo kłopotu z tym, jakie konto na Instagramie zacząć śledzić. Jeśli jeszcze do tej pory Państwo tego nie robili, zapraszam Państwa bardzo serdecznie na mój Instagram. Co piątek kolokwium z bontonu, a potem w dalszej kolejności właśnie te filmy, w których opowiadamy sobie, jakie są poprawne odpowiedzi na te pytania, które padły, no i krótko je komentujemy. Do zobaczenia, proszę Państwa.